Program TVP, Rolnik szuka żony, niemal od pierwszej edycji budzi wielkie emocje, ale z każdą kolejną są one coraz większe. Jedenasta edycja jeszcze się nie zaczęła, a w sieci już wrze. Jednym z tematów wśród fanów jest postać jednej z potencjalnych uczestniczek. Kim jest Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska i czym tak wzburzyła widzów randkowego show? Pierwszy sezon, Rolnik szuka żony, już w najbliższą niedzielę, to jest 31 marca 2024 roku, widzowie Telewizji Polskiej obejrzą o godz. 21:20 na antenie TVP1, tak zwany zerowy odcinek 11 już edycji programu Rolnik szuka żony. Produkcja zdradziła już również, kto dostał szansę na znalezienie swojej drugiej połówki okiem Marty Manowskiej. Wówczas poznamy dziewiątkę rolników i rolniczek, którzy będą się starać o to, by znaleźć się w programie. Szanse mają tylko ci, którzy otrzymają najwięcej listów. Po raz pierwszy w historii w zerowym odcinku, Rolnika, poznamy również aż trzy kobiety. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, Rolnik szuka żony, jedną z uczestniczek, która już zdążyła wywołać poruszenie wśród widzów, jest Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. Po opublikowaniu zajawki na profilu w mediach społecznościowych fani szybko wyłapali, że to postać znana z TikToka, Instagrama i YouTube, która pojawiała się także na kanapie Pytanie na śniadanie, w towarzystwie Kamili Boś. Kim jest Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska? Wiktoria dała się poznać internautom jako rolniczka, która w sieci dzieli się realiami życia na wsi i prowadzenia gospodarki. W programie Pytanie na śniadanie opowiadała, jak to kiedyś chciała być aktorką, ale finalnie poszła w ślady rodziców, z którymi, jak zdradza w zajawce opublikowanej w sieci, na co dzień mieszka. Zdradziła wówczas również, że jej gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Uprawiamy zboża i rzepak, mówiła na kanapie pęś. Mamy również trzodę chlewną, zajmuje się świnkami, dodała. Co ciekawe, to nie pierwsze podejście do show TVP23-latki. Jak podaje m.in. Radio Z, influencerka zgłosiła się do zeszłorocznej edycji. Pojechała na spotkanie z produkcją, podpisała umowę, ale finalnie nie pojawiła się w show. Jak widać, z czasem wątpliwości odeszły w niepamięć, a Wiktoria podjęła rękawice i jesienią będziemy mieli okazję przyglądać się, jak usiłuje znaleźć miłość w programie Marty Manowskiej. Jednak, czy o miłość chodzi? Fani programu już doszukują się z jej strony. Oszustwa,